i przyjechaliśmy do kolejnego hotelu z sieci Atrium, Atrium Palace, i tak wygląda nasz domek z basenem na najbliższe kilka dni. O, a tam w tle poczęstunek zawsze nas tutaj tak miło witają. Jak byłam w Atrium po raz pierwszy i właśnie miałam willę z basenem, to powiedziałam, że genialnie byłoby, gdyby można było zamówić właśnie śniadanie takie pływające, które można zjeść w basenie. I słuchajcie, rok później oni to wprowadzili i rok do roku to śniadanie wygląda naprawdę coraz lepiej. Zaraz wam pokażę, bo właśnie do mnie przyjechało. W tym hotelu fajne jest to, że ma swoją naprawdę dużą, prywatną plażę. I tutaj już idziemy w stronę hotelu. Tutaj jest restauracja, a tutaj na początku mamy willę i domki z basenem, a później hotel. I kolejny punkt programu to sauna tenis, hit tenis, bo jest 36 stopni o 8 rano, ale przynajmniej nie ma wiatru, więc... Spróbujemy, zobaczymy, ile nam zajmie dzisiejsza gra. Czy to będzie 10 minut, 20, 30, ile damy radę. Halina, mam zawał. Nie, zużywaj wody. Bardzo miłe. Tak, bardziej tego potrzebowałam niż napić się. Stwierdziłyśmy ze sobą, że właśnie taka temperatura jest na Bergiubeń. Brakuje tylko piachu w buzi. Jezus Maria. Nawet już się spocił, chodźcie. A ja się nigdy nie pocił. Ja się już opocił, to znaczy, że się zmęczył. Za gorąca jesteś. Dziś mamy czas ojciec, córka i zabrałam tatę na wspólny masaż. Jak było? Super. Jedyny moment, gdy nasza cała rodzina idzie wspólnie na siłownię, to jak jesteśmy na wakacjach właśnie na Rolos. A my właśnie wybieramy się na Lobster Night organizowany właśnie w naszym hotelu, czyli wieczór kulinarny poświęcony właśnie homarowi. Dwa lata temu jadłam tutaj obłędną właśnie lobster pastę, także nie mogę się doczekać, aby przypomnieć sobie ten smak.